W Wejcherowie zorganizowany został pierwszy kaszubsko-kociewski kongres samorządowy Rozwój Pomorza. Patronat honorowy nad wydarzeniem objął premier Mateusz Morawiecki. W Filharmonii Kaszubskiej zainaugurowano dziś pierwszy kaszubsko-kociewski kongres samorządowy. Gospodarność, przedsiębiorczość, a zarazem wierność tradycjom, lokalnej kulturze i tradycyjnym polskim wartościom tak, widzę kaszuby i kociewie, podkreślił premier Mateusz Morawiecki w wideo skierowanym do uczestników wydarzenia. Jestem przekonany, że właśnie to piękne i unikalne połączenie cech pozwala kaszubom, kociewiakom i wszystkim mieszkańcom Pomorza odważnie patrzeć w przyszłość. I budować sukcesy regionu. Bo Bogate Pomorze to bogata Polska, podkreślał szef rządu. Już za chwilę Pomorze będzie nie tylko kojarzone z tradycyjnym przemysłem morskim, stoczniowym, ale także z przemysłem energetycznym, wskazał inicjator kongresu, wiceminister funduszy i polityki regionalnej poseł Marcin Chorała. Zagłębiem energetycznym Polski będzie Pomorze. To tu powstanie pierwsza duża elektrownia jądrowa, morskie farmy wiatrowe, kolejne inicjatywy, które spowodują, że nie tylko potrzeby mieszkańców Pomorza będą zaspokojone, ale również to od nas energetyki będą pobierać inni mieszkańcy naszego kraju. Rozwój Pomorza to także szereg inwestycji kulturalnych, na których skupił się minister kultury i dziedzictwa narodowego, profesor Piotr Gliński. Na finiszu jest już Muzeum Piaśnickie w Wejherowie. 11 sierpnia zapraszam otwarcie wystawy stałej, czy już zamknięcie inwestycji łącznie z tymi programami, które wokół muzeum są tworzone. Mówię o programach. Edukacyjno-turystycznych, bo taka instytucja musi być tak skonstruowana. Szef resortu przypomniał, że w łebie powstaje Muzeum Archeologii Podwodnej i Rybołówstwa Bałtyckiego. Zapewnił również, że prawdopodobnie 22 sierpnia zostanie podpisany list intencyjny z władzami Władysławowa na wybudowanie w tym mieście oddziału Narodowego Muzeum Morskiego poświęconego polskiemu żeglarstwu.